za Mesjasza proszę. Wtedy surowo mu przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele ucierpieć. Będzie odrzucony przez starszych kapłanów i kapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabita trzeciego dnia zmartwychwstania. Potem mówił do nich: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zawsze sam do siebie. Niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce ratować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Miał oddać Panu w szacie. I usłyszała wtedy od Chrystusa.
Pierwsze
Pan do Ciebie, Panie Bogu. Mówił, że najbardziej wolą go duszę uczęstwę, obojętnie na jego miłość. I również, moi drodzy, Komunia Święta zanurzona do pory w pierwszy piątek lub w pierwszą sobotę miesiąca ma właśnie swoje źródło w kulcie serca Pana Jezusa i nawiązuje do tej 12 Jezusowej obietnicy. Jeszcze kilka lat temu w naszych kościołach ustawiały się kolejki do konfesjonału, kiedy był pierwszy piątek miesiąca. Dzisiaj z niepokojem można zaobserwować, że na tych nabożeństwach jest już tak mało ludzi, że tak mało dzieci i młodzieży. I może być tak, moi drodzy, że za jakiś czas ta praktyka po prostu może zaniknąć. Stanie się tak, kiedy będzie starsze pokolenie katolików. Ale trzeba więc dzisiaj przy okazji zapytać samych siebie, czy chociaż raz w swoim życiu odprawiłem nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. Może trzeba nam na nowo odkryć, jak wielkie łaski Chrystus dla tym, którzy to czynią. Trzeba nam wynagradzać za nasze grzechy. Może trzeba nam, moi drodzy, na nowo odkryć prawdę o Bożej miłości wyrażonej w sercu. Przecież to nabożeństwo do Jezusowego serca uczy nas naśladowania cnót tego serca. W litanii wołamy: serce Jezusa cnót wszelkich bezwzględnych głębiną. Chcieliby więc, moi drodzy, uczyć się od serca Jezusowego cnoty pokory, abyśmy tak jak Chrystus stawali się